Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Graszkowski, a przed wami Escape Simulator, czyli gra, która jest dosłownie, można powiedzieć, że interaktywną formą escape roomów. Nie dość, że możemy grać w nią solo, można grać w nią również w koopie, rozwiązywać zagadki. Głównym zadaniem jest po prostu wyjście z pokoju, znalezienie wszystkich po drodze wskazówek, hintów, dodatkowych odblokowajek, no takie różne dziwne, typowo logiczne rzeczy. To można jeszcze w tej grze przede wszystkim budować swoje własne pokoje, wrzucać je do workshopa, a tak samo zaciągać z workshopa twory innych graczy. Więc to jest chyba najsilniejszy element tej gry. Mimo że ona wyszła w 2021 roku, w październiku, jeśli dobrze pamiętam, to teraz, na dniach, nawet nie wiem czy dosłownie nie parę dni temu, wyszło DLC steampunkowe dodające nowe mapy. Ale ogólnie jest tutaj kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt map już stworzonych przez twórców. No ale właśnie, gra myślę, że po tych tam, nie wiem, 4-6 godzinach, ile zajmuje przejście tych pokoi, dostęp daje do po prostu tworów innych ludzi. A że gra, tam twórcy się chwalili, że milion sprzedanych kopii i milion graczy ogólnie, więc całkiem nieźle się sprzedała, nieźle im to wyszło. To myślę, że tutaj jest to taki element, który pozwoli tej grze na długą żywotność. Widziałem, że twórcy też robią jakieś konkursy na pokoje, jakieś challenge z nagrodami, więc to jest fajne. W ogóle od tego studia jeszcze pamiętam Cats in Time. Miałem z tego zrobić kiedyś minigraszkę, bardzo przyjemna gra logiczna, polecam serdecznie. Pamiętam, że grałem w demko i bardzo mi się to podobało, więc Cats in Time polecam przy okazji. A dzisiaj sobie zagramy sobie, tu chwilę zobaczyłem sobie jak wygląda tutorial, ale zagramy sobie w egipskie mapy dzisiaj, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W ogóle ci twórcy stworzyli również Far Away, taką serię chyba mobilnych gier logicznych. Wrzucili też jakąś wersję na PC, ale średnio się widziałem, po ocenach ludzi przyjęła. Więc zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać i może sobie zrobimy jeszcze na przykład odcinek z budowania jakiegoś własnego escape roomu. Co wy na to? Może się pokusimy zobaczyć, jak ten edytor wygląda. Może wspólnie będziemy wymyślać też jakąś zagadkę. Może to jest w ogóle ciekawy pomysł na to, żeby stworzyć jakąś po prostu zabawkę, jakiś pokój wspólnie. Dobra, first chamber. Na początku zobaczmy... Państwo never ask you for your passport, ok? Zobaczmy na początku, jak wygląda sytuacja. Bo widzę, że mamy pokój, w którym możemy się przemieszczać, jak widzicie, w trójwymiarze. Oczywiście to też jest gdzieś timer, jak znam życie. Tak, 15 minut. Na wyjście z pokoju. Każdy przedmiot możemy nawet i tutaj możemy przedmiot możemy przesuwać, możemy go jakoś obracać, możemy rozbijać. Jakoś tak można by to może rozbić jakoś. Możemy też przyjmować do ekwipunku. Na przykład teraz wziąłem ten wazon, mogę wziąć jedynkę i spację, a spacja pozwoli nam, o właśnie, jakoś tutaj, o, udało mi się otworzyć i w środku coś chyba jest, tak. W środku jest token, tylko nie wiem jak można do niego sięgnąć, skoro... Może da się go wysypać? A może da się po prostu rozbić? Na mnie jakoś rzucało tymi przedmiotami, pamiętam również. Chyba te, ale nie wiem jak to rozbić. Może trzeba rzucić jakimś innym przedmiotem? Czekajcie, tak chyba... Okej, tak mogę tylko wziąć, jak przytrzymuję lub przycisk myszy, to mogę przedmiotami rzucać. O, good throw, okej, świetnie. A zobaczymy to później. Egyptology... 102, aha, dobra, to też jest chyba wyrzucenie przedmiotu, spacja to zoom, no i zobaczmy. Fourth edition, czy można to otworzyć? O, proszę. Egipski alfabet, hieroglify, proszę bardzo, można by znaleźć po hieroglifach jakieś słowa. Mamy też dictionary, following in the listing common hieroglyphs with Egyptian word translations. Ok, I, beetle, water, bee, king, darkness, it. Wdi, mw. Okej, to może się przydać faktycznie. W ogóle zobaczcie, że można, niektóre rzeczy są oznaczane jako podpowiedzi, więc można je na przykład sobie przyczepić. Tak? Jak naciśniemy tabulator, to można sobie to przesuwać, żeby mieć cały czas widoczne. Co pozwoliłoby nam rozszyfrowywać niektóre rzeczy. A tu mamy chyba, to jest chyba podpowiedź ogólnie. Aha, okej, tu jest podpowiedź. Prawie wszystko myszy chowa nam to do ekwipunku. Co to jest to? Możemy zobaczyć, co to jest za obiekt. Wygląda jakby można było gdzieś znaleźć drugi, a widzę, że to zobaczcie, jest napisane, że to jest key. Jak klikniemy, to jest kluczowy przedmiot, tak? Okej, czyli to jest kluczowy przedmiot, to warto będzie go chyba mieć w takim wypadku. Tutaj jeszcze każdy poziom ma 8 tokenów do znalezienia, w sensie, że możemy się... O! Coś tu jest? Nic tu nie widzę. Okej, może tam się to coś włożyć. Każdy z takich... O!
Coś wypadło, proszę bardzo, jest, coś wypadło, to są, o właśnie, każdy pokój ma takich 8 tokenów, ale je można by zostawić na później. Je można sobie zostawić na później, na przykład jest wadza, ok, możemy ją przesuwać, a jak się niszczy takie rzeczy? Trash can. Empty. Ok, czy tam można coś, widzę, że jest jakby symbol śmietnika, nie wiem co to znaczy. Trash can items can be placed or thrown in to reduce clutter. Aha, dobra, czy to jest jakiś śmietnik, żeby nie było dużo śmieci. O, patrzcie. Można też naciąć C, żeby kłótnąć. Co prawda nie znalazłem nic więcej. Okej, możemy tu przesuwać rzeczy. Możemy sobie szukać rzeczy. Fajnie też kamera fajnie też pracuje. Pyramid Park. Dobra, a wiecie co, na razie póki nie używam tego, to ja może rzeczywiście to zdejmę. Tu mamy jakąś, proszę bardzo, walizkę. Możemy jakoś ją obejrzeć. Otwieramy tu i co jest w środku? Okej, są jakieś przedmioty. Jest jakaś lornetka. Egyptology 101. Jest jakiś pędzelek. Jest lupa i jest dużo, dużo różnych przedmiotów, zobaczcie. Mega dużo różnych przedmiotów. Okej, obejrzałem. Mogę zostawić. Jak to kurczę zniszczyć? Może da się jakoś to położyć, ja mogę jakoś tam zerknąć. A jak to można obrócić inaczej? A tam w środku jest obiekt, ale co ciekawe, jak się go zoomuje, no to... O właśnie, nie da się tam sięgnąć, jakoś inaczej trzeba będzie się tam dostać prawdopodobnie. To wymaga jakiegoś klucza, czekajcie, mamy coś takiego jak... Ja mogę to wziąć, trowel. Okej, mamy też jakąś lupę. Może lupa by się przydała, żeby coś zoomować na przykład. Mamy też, o! O proszę bardzo, brush. Aha, okej. Dobra, tutaj jest jakiś... Coś tu jest napisane. Tak to przynajmniej wygląda. Tu mamy też coś takiego. Fourth edition book. Zobaczmy, co tutaj mamy. O! Egyptian numerals, proszę bardzo. Czyli mamy napisane, jak wygląda numerologia w egipska. Od 1 do 100 tysięcy. Tutaj mamy milion. The biggest Egyptian numeral. Ok. Forming numbers. Stack together to form number values added. See in the following. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, 102, bo dodajemy obok, nieważne jak to stoi. 102. A to jest na przykład 1205. Bo widzę, że są dwie stówki, jest piątka i jest 1000. Ok. Dobra, czy mamy więcej? Mamy tylko tak, dobra. A możemy sobie to przypiąć, bo widzę, że tutaj jest jakaś liczba podana. Teraz pytanie. Czy mamy klucz tutaj? Może dostaniemy... Musimy sobie sprawdzić, jaki to faktycznie jest... Pin mode, dobra. Przesuniemy troszkę. Jaka to jest liczba? Bo widzę, że mamy tutaj 3000 chyba. Czekajcie, czyli trzeba zacząć robić notatki. 3000 widzę, bo mamy tysiaków, mamy tyle. Setek widzę... 4, to jest 3400. Mamy też tutaj dziesiątki, dwie, czyli to jest 3420 i widzę, że chyba 6. Dobra, mam liczbę znalezioną, 3426, jeśli oczywiście szybko idąc nie pomyliłem czegoś tutaj. Także remove pin. Dobra, wstaniemy sobie i teraz gdzie oni chcą? O! Interesująco, to proszę bardzo, mam kolejny token. Jest też, proszę bardzo, oko Ra. Dobra, czyli tak. Aha, tutaj jest pokazane, czyli tak, 3426. No i jest. Mamy klucz i czy ten klucz otwiera nam już... A, ten klucz nie otwiera nam wyjścia. Ten klucz może otworzyć nam skrzynkę. O właśnie. Zobaczmy, co tam jeszcze jest. Zrzucimy to i co my tu mamy? O kurcze. Dużo monet. Możemy zerknąć bliżej. Okej, mnóstwo monet, ale nie wiem, czy monety są jakoś bardzo istotne. O, to jest key item. Dobra, to zbieramy. Coins nie są key items. Można zaraz je powyciągać i powyrzucać w ogóle stąd. Może się okazać, że coś na dnie jednak leży. Ja bym pewnie tak wykombinał, żebym na dno pudełka coś wrzucił. Okej, ale chyba tu nie widzę nic więcej. Są tylko monetki. Dobra, co mamy tutaj? Co to w ogóle jest? To jest jakiś Sphinx. Key item też, możemy go zobaczyć z bliska. To jest jakiś symbol. Okej, bo tam była nawet podpowiedź była, tak? To jest jakiś dziwny symbol. Nie wiem, co on może oznaczać. Dobra,
To na razie go odstawimy. A! Tu jest oko Ra też, zobaczcie. To oko, które już żeśmy tutaj otworzyli. To jest w ogóle podpowiedź. Dobra, to nie muszę klikać. Mam też łopatę. Mogę jakoś kopać tą łopatą? Nie widzę, żebym mógł kopać łopatą. Ale jest to ciekawe. Jestem ciekawy, jak można by zniszczyć jakieś elementy. O! O, zniszczyłem łopatą coś. Patrzcie, to też jest key item. Gdzie co, mam wrażenie, że jak to wezmę, to tu mi się uda ustawić chyba te elementy. Patrzcie, bo to jest jakby... O! Pasuje tu. To jest chyba na górę, nie? Pasuje tu. Ósemka pasuje tu, czyli potrzebuję jeszcze jednego elementu. Jeszcze jednego elementu. Mam jakiś wazonik. A jak rzucę w górę? O tak, tak mogę... Destroyer. Okej, mam dużo rzeczy, czyli w taki sposób mogę też prawdopodobnie uwolnić. Albo też mogę łopatą. Okej, dobra, czekajcie, to jest numer 3. To tym też rzucę. Ciężko to rozwalić, widzi mi się. Kurde, to akurat ciężko jest zniszczyć. A tam jest token. Jeszcze nie wiem, jak go wziąć. Na razie łopatę tutaj zostawię. Tutaj woda też ścieka. To na górze są hieroglify, które mogłyby nam może coś powiedzieć. Zostało nam 6 minut do zrobienia zagadki. Okej, mogę tym poruszać na boki tylko. Ale tu już nic nie wypada. Dobra. Czyli musimy znaleźć jeszcze gdzieś jeden element. Gdzieś jeszcze siedzi, gdzieś jest skryty. A do czego nam służy to? Binoculars. Co możemy tutaj... Po co nam jest lornetka potrzebna? Czy do czegoś jest nam potrzebna? Zresztą jest pokazane, że to nie jest kluczowy przedmiot. Być może nie jest nam potrzebne. Trowel, znaczy to jest nam potrzebne do czegoś, bo jest klucz. Magnifier, brush jest nam potrzebny. A wychodzi na to, że to są śmieci. Book, flask lid. To też nam nie jest potrzebne, to możemy wrzucić do śmieci. Okej. Czyli wychodzi na to, że to nam nie jest potrzebne, to nam nie jest potrzebne i to też nam nie jest potrzebne. Tu mamy podpowiedź, ale co możemy z tym zrobić? Tu jest jakiś symbol. To są jakieś elementy interaktywne, nie za bardzo. Podoba mi się muzyka, to jest wyrzuć pewnie przedmiot. Kluczowy przedmiot, tak? Is essential. W ogóle mieliśmy taką podpowiedź tutaj, nie? O, ale poczekajcie, bo tam jest pokazane, że jest jakaś lupka, nie? Że lupkę niby wzięliśmy, ale lupka pokazała nam... A może ten symbol na przykład gdzieś tutaj był? Czy ten symbol mógł się tutaj pojawić? Czy to jest jakaś litera? W sumie patrzę, czy tutaj jest coś... Jest! Darkness! A, no to ma więcej sensu? Może trzeba go włożyć do mroku? Wow, jaki bajer. Dobra. I nasz sfinks teraz w tym miejscu, jak tutaj była taka ciemnia. Ten sfinks pokazał nam nowy symbol, a teraz może być woda. No zakładam, że to jest woda, więc po prostu włożę go do wody. I on się... i on się zmienił w inny obiekt. Proszę bardzo, część piramidy, okej. Dostaliśmy coś. Door key. Ale teraz do których drzwi? Może do wszystkich? O kurcze. A te drzwi, widzicie, tutaj są trzy pary. Czas nam się zaraz skończy, ale tutaj ja i tak się na razie bawię. Wygląda to trochę na jakiś labirynt. Wchodzę tutaj i prawdopodobnie co? Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak tym labiryntem kolejność. Poczekajcie, naciskam tabulator, że można było pokazywać myszką, co robię. A co jest na górze? Kolejność. Dobra, czyli jakie symbole będziemy mijać, w jakiej kolejności prawdopodobnie? Żeby wyjść, tak, nie, raczej ten, lew, namiot, kwadrat, kaktus. Lew, namiot, kwadrat, kaktus, tak przynajmniej mi się wydaje. Lew, namiot, kwadrat, to prostokąt nawet, i kaktus. Git! Dobra, czyli wychodzi na to, że musimy kilka par drzwi przejść i okiełznać, okej. Ło! Teraz bardziej skomplikowany. Znaczy, o, trochę o coś innego chodzi. Teraz gdzieś wchodzę i gdzieś wychodzę. A gdzie jest wejście? To jest dobre pytanie. Może trzeba zobaczyć, które ze zwierząt potrafi wejść do środka. Tak? Czyli zobaczyć trzy, pewnie tylko trzy zwierzaki mogą wejść być może? No zobaczmy, tutaj.
Jak wchodzi, to widzę, że może wejść. Dobra. Wyszło na to, że to latające może. Tu patrzę, ten nie może. Teraz co? Ten? Te się w ogóle łączą ze sobą i też nie mogą wejść, bo widzę, że tutaj jakby nie dochodzą. Natomiast ten kolega chyba też nie może nigdzie dojść, bo patrzę, że też jest pozamykane. Czy wchodzi na, że tylko ten latający może wejść. Okej, okay, ale to ja muszę trzy znaleźć tutaj. Aha, dobra, chyba rozumiem. To muszę teraz zobaczyć, bo ten robak... Dobra, jest twist. Bo tutaj mamy tego robaka, to jest B. I teraz trzeba to napisać. Czyli stopa... stopa i płaska... Stopa i płasko stopie dwa razy. Dobra, jeśli dobrze rozumiem. Stopa... i płasko stopie. O-o! Nie ma? Kurczę, jestem zawiedziony. Wydawało mi się, że muszę napisać B, nie? O kurczę. Znaczy, chyba dobrze rozumiem, nie? Zobaczmy jeszcze raz. Oj! Zobaczmy jeszcze raz. No to było to. A może chodzi o BJT? Czyli B. J to jest wąż. Czyli jeszcze wąż i wschodzące słońce. Dobra, zobaczmy tak. Wąż i wschodzące słońce. To chyba ma więcej sensu. Cyk! Dobra, jest. Idziemy do kolejnej zagadki. Koniec! Aha, i to było wyjście. W ogóle to jest moja postać, nie w ogóle. I co ciekawe, możemy dalej sobie chcieć, to zrobiliśmy jakby główną część gry, natomiast dalej możemy sobie na przykład grać, żeby poszukać tych tokenów. Nie wiem, co za to tokeny jest. Ale mamy puchar, mamy rozwiązanie zagadki, więc możemy kliknąć stay i dzięki temu możemy dalej sobie patrzeć, szukać, wzrok wyostrzać i przede wszystkim szukać tokenów. Ja wiem, że tu jest jeden token, ale nie jestem w stanie go w żaden sposób wyjąć. Może mogę jakoś tam... To wygląda, jakbym musiał go jakoś zniszczyć. Ale pytanie brzmi, jak to zrobić? Może tak samo jak wtedy. Rzucę i... O! O! To był świetny rzut. Ej, co się z tym stało? Czekajcie, co się... Co się z tym stało teraz? Jak ja to zrobiłem? Halo? Okej, wpadło pod tekstury. No tylko ja potrafię takie coś zrobić, ewidentnie. No dobra. Oczywiście można by też... No widzicie, można przeciągać, można szukać. Może gdzieś tutaj jeszcze będzie jakiś coś? A ja nie chcę w sumie tego. Można też gdzieś tutaj powchodzić, połazić, pooglądać, bo zwykle pokoje są kwadratowe, ale można je oczywiście rozszerzać. Tak, można oczywiście jakoś... znaczy, mówię o budowaniu pokoi, tak, że wszystko jest stworzone z takich... Z takich sześciennych pokoi można po prostu zwiększać. Ja nie widzę żadnego tokena tej ciemności. Można po prostu zwiększać ilość takich pomieszczeń. Czy tu gdzieś coś może być? A te tokeny są znakomicie pochowane, skoro jest ich 8, ja znalazłem ich zaledwie 4. Ciekawe, co by się stało, gdyby czas się skończył. Może tutaj da się jakoś pomiędzy tymi, a może gdzieś tutaj coś jest napisane, bo w sumie myśmy w ogóle korzystali, no korzystaliśmy z tego, ale być może wiecie, tutaj biorąc pod uwagę te hieroglify, moglibyśmy przeczytać, co tu jest napisane, być może. Nie jestem 100% pewny, ale kto wie, może w wodzie coś jest. Można sobie popatrzeć, poszukać, wiecie, no nie będę szukał 100% tokenów, bo to jest jakby, wydaje mi się, z perspektywy oglądającego nudne, ale no daję wam znać, że jest taka możliwość, można sobie poszperać. Możemy iść dalej. Next episode. Zobaczmy kolejny. Chamber of the Dead. Inventory space is unlimited. No dobra, o dzień dobry. O kurczę, co to za plenerówki? Ale piękne plenerówki. Ale bym zagrał znowu. Wygląda na to samo w ogóle. Mamy jakieś wazy, mamy sarkofag, mamy jakąś wagę. Mamy... O, jest klucz. Zdobyłem klucz, jest też jakiś obrazek. A co to jest w ogóle to? Container. The symbol indicates that this item is contained though sometimes contain useful items. Ok, czyli to jest po prostu w środku mogą być jakieś przedmioty. Round stone. Ok, i tu też zobaczcie, jest jakiś symbol. Zaraz zobaczymy, co on oznacza.
clue. This symbol indicates that this item is a clue, czyli wskazówka. Clue items contain information to solve puzzles. No dobra. I widzę, że tutaj mamy 5, tu mamy 2 i tu mamy 1. Dobra, czyli coś będziemy musieli pewnie odmierzyć, zważyć. O, tutaj mamy coś. O kurcze. No i powiedzcie mi, że to nie jest kurcze. Powiedzcie mi, że to nie jest takie trochę plenerówkowe. No jest. Jest The Witnessowe, bym powiedział. Jar. O. Patrz, tam są rzeczywiście jakieś symbole są tam. Okej, okay, i muszę... Aha, i tu też jest. O, podniosłem właśnie głowę. I tam też jest jakiś symbol. Patrzcie na to, tu są jakieś symbole. Jar. Mogę to przesunąć? Aha, dobra, i to przesuwam. Dobra, to wygląda jak jakiś jelita. No jak nic, to jest jakiś układ trawienny. I on ma jakąś głowę też przy okazji. Dobra, tutaj mamy łom. Crowbar. Dobra, jest pokazane, że to jest ważny przedmiot. Może mogę otworzyć sarkofag na przykład. O, jest. O. Czyżbym... Chyba nie mam odpowiednio siły, żeby go otworzyć. Dobrze, okej. Może w przyszłości się otworzy, a może da się tym łomem otworzyć inny sarkofag. O. Łooo, i plagi egipskie poleciały. Dobra, a zobaczcie. Tu jest narysowany jakiś lew. A tutaj? Proszę bardzo, jakiś skarabeusz. Dobra, o tu jest jakiś... To jest Anubis, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, co Anubis od nas chce. Aha, tu już wszystko. Dobra, to na razie... Nie, to też mogę otwierać, o proszę. O, zniszczyłem. Niektóre rzeczy rzeczywiście można niszczyć. Dobra, co mamy tutaj? Tu mamy też jakieś piłeczki. Patrzcie, też round stone. Okej, okay, widzę... nie, ty się tutaj zostaw. A dobra, no możemy zobaczyć, co jest w środku. Okej, ale są jakieś token found, tak? Tutaj są jakieś wskazówki. To nie brzmi, czy to jest... Znaczy, tu widzę, że nie ma żadnego symbolu. Może nie jest to wskazówką. Tylko mogę to chyba po prostu odłożyć. Mogę też sprawdzić, czy w każdym z nich coś może być, tak? Widzicie, tutaj są jakieś... Jakieś ukryte rzeczy, jakaś historia. Dobra, tutaj sprawdzaliśmy, tak? Czy nie? Nie sprawdzaliśmy, ale niech będzie. Dobra, ja przeniosę to wyżej. Ja to nie gram na czas, więc luzik. Dobra, ale teraz kucamy? Kucamy cały czas. Tam jest tokenik. Dobra, jest tokenik. To są znowu trzy piłki, tak? Dobra. Co my tutaj mamy? Bo tu mamy też jakieś, zobaczcie, symbole do wciskania. Okej. Okay. Aha, niektóre mogą być ciśnięte, niektóre nie. Dobra, rozumiem. Okej, okay, w porządku. Jak to zaznaczał? Tu mamy jeszcze jakiś zegarek. Kompas. Zobaczmy kompas. W środku ma igłę. Aha, tu pokazuje, no dobra, pokazuje północ. Dobra, kompas może być istotny, tego weźmiemy. I faktycznie, patrzcie, pokazuje północ. Fajnie. Dobra, to gdzieś musimy postać. Co, płuca są? O kurczę, będziemy przywoływać jakiegoś zioma? To jest mózg? O, to by się przydało mieć. To jest mózg, a to jest... Pierdziele, nie wiem, wątroba. Zastrzelam, że to wątroba jest. Co tutaj mamy? A to jest, dobra, śmietnik. Standardowo i pyk! Czy jest coś w środku? Przy tego, że strasznie śmiecę tutaj, nie? No nie widzę, ale można posprzątać śmieci. Także fajne jest to, że zawsze jest jakiś... Jakiś ten, zawsze jest jakiś śmietniczek. Dobra, co to jest to? Nie chcę żadnego przedmiotu. Co to jest to? Mogę to przesunąć. Okej, tutaj mogę dalej coś działać. Tu mamy wagę. Dobra, na razie wezmę, żeby nie przeszkadzało. Bo tu jeszcze chciałbym użyć łomu i znowu coś pootwierać. Cyk. I co my tu mamy? Znowu mamy jakieś... Mamy jakieś scrolle. Zobaczmy, w środku coś znajdziemy. Okej, coś jest tu napisane. Ale nie wiem, czy to jest istotne. I tak samo tutaj też jest coś napisane. Ale to nie było w żaden sposób ważne. A tamtej nie można skrzynki? Jest jeszcze jakiś wazon. Cyk. Było coś w tym wazonie? Kurczę, wiecie co? Chyba nie było, tak wydawało mi się, że coś może jest. Ale nie, to jest tylko śmieć, to można go wyrzucić. Dobra. Mamy cały czas ten scroll, ale... Och, chyba widzę token. Tak jest, ale schowany sprytnie. No dobra. Co my tutaj mamy? Tu też mamy coś do ustawienia.
Okej, też możemy ustawić jakieś wartości dla trzech symboli. Wąż, woda i sowa. Dobra, mamy 9 minut, ale się tym nie przejmuję. Może coś będzie w tym plant pocie. Zobaczmy. Bo duże rzeczy można się tutaj jakby zainteresować wieloma rzeczami. No to ciekawe. Ciekawe, tutaj są śmieci. Dobra, jest Anubis. O, patrzcie, jak schowali skubańcy. Dobra, mam kolejny token. Dobra, chyba wszystkie już pomacałem. Dobrze, na czymś się musimy skupić. Na razie jeszcze nie wiem co i jak, ale widzę, że tu muszę na pewno... no tutaj nic nie było, nie? Czy można szukać? Pewnie gdzieś może coś... Może coś jest. Widzę, że też chyba szybciej idzie też, żeby tutaj... Można też wrzucać do śmieci, tak? Ale można też chyba tam klikać. Dobra, łom może się przydać. Jeszcze nie mogę otworzyć tego. A ciekawe, tu jest jakaś taka dziura jeszcze. Ale nie. To nie działa. Na razie położę tutaj łom. Tak, jakby spróbujemy, bo teraz co jest ciekawe, tutaj mamy jakiegoś lwa. Ale co ciekawe, jak zrobić ten układ, skoro one są oderwane? I tamten też jest oderwany, nie? Nie da się tego zrobić tak, jak tu jest pokazane. A przynajmniej tak to wygląda, bo tutaj muszę zrobić konkretny ruch tym skarabeuszem. Mogę nim poruszyć tak, ale nie, chyba, że to się... A, to się wyłącza. No to jestem w stanie, okej. Dobra, okej, to teraz jak to wyglądało raz jeszcze? W taki sposób, czyli tutaj mamy kwadrat. Tu mamy kwadrat i tutaj mamy takie L. Dobra, no to zobaczmy co to da. Okej, zrobimy tak, czyli tak, pojedziemy tu kwadratem. O, i tak. Coś się wydarzyło, jest. A czemu dwa razy to było, to mnie ciekawi. Ale mamy coś. Heart. Serce. Okej, okay, serce. I tam zobaczcie, jest też jakiś symbol jest. Czy mogę to serce jakoś obejrzeć? Albo mogę to serce na przykład włożyć gdzieś. To teraz pytanie, gdzie? Na razie schowam sobie tę głowę. Tu mamy jelita, mamy żołądek, wątrobę i płuca. Natomiast nie widzę, kurczę. To jest to? Też jakiś śmieć. Nie widzę tak naprawdę na razie... Gdzie może być to serce? Mogę natomiast go schować. Dobra. Nie wiem, gdzie jest serce. Zresztą tu widzę, jest lew, znaczy lew, skarabeusz i są piórka. Wygląda trochę jak grzebienie. Może to trzeba ustawić na przykład tutaj. Tylko nie wiem, które jest pierwsze. To jest bardzo ważne pytanie. Które z nich... Które z tych symboli jest pierwsze? Czy w ogóle tu jest ten skarabeusz? Znaczy nie, no to są trzy symbole. To nie, bo tu... Tutaj mamy jakby symbol skarabeusza, piórka i lew. Tak! Okej. Dobra. Human-headed lead. Tu ma jakieś coś ukryte gdzieś pod spodem. Znaczy wiemy, że mamy jakby głowę. Dobra, mamy głowę jako kolejną część. Możemy jakoś to jeszcze połączyć, ale jeszcze nie wiem jak. Jeszcze nie wiem jak. Tu mamy coś jeszcze, zobaczcie, coś ukryte. Nie mamy jeszcze klucza do tej skrzyni. Czyli jeszcze jakby klucz jest nam potrzebny do czegoś. Tutaj mamy cały czas... O, ale schowane sprytnie. Dobra, jest kolejny token. Dobra, fajnie poukrywane rzeczy. No jeszcze mamy zagadkę w postaci tego tutaj. Tej wagi. Mogę wziąć coś... No właśnie, mogę coś zważyć. No to jest 2... 1 i 5. Pamiętacie pewnie, że mam też tutaj kulki, nie? Więc mogę je w sumie wziąć na razie. Aha! Będzie trzeba je zważyć i chyba to są... Wiecie co? Mam wrażenie, że to są te kulki z tymi symbolami, które widzieliśmy... Dobra, chyba rozumiem. Tutaj widzieliśmy... w ogóle jeszcze ten Anubis to w ogóle ma jakąś karteczkę, ale to zostawimy sobie na koniec. Tutaj, tak? Musimy ustalić wagę tych trzech kulek. No dobra. To może być ciekawe. Zobaczmy wąż. Dorzućmy do węża 5. No za dużo. Dobra, dorzućmy do węża 2. To za mało. I 1 to za mało. Okej, dobra, czyli dorzucimy tu mu 5. Ale dorzucimy też 1. Dobra, czyli wiemy, że on waży 4. Wąż waży 4. Dobra, ustawiamy 4. Wąż waży 4. Zabieram kulki.
Dobra, teraz będziemy chcieli zważyć w takim wypadku sowę. Zobaczymy, ile waży sowa. Sowa waży więcej niż 3. Ewidentnie. Ło! Sowa waży prawdopodobnie 6. Tak, sowa waży 6. Dobra. Poka, poka, sowę mi. Sowa waży 6. No to wiadomo, że nawet najgorsze w tych zagadkach jest to, że możemy to brute force'ować. Możemy sprawdzić i pociągnąć za każdym razem, ale my nie będziemy robić brute force'a. Nie gramy z Korle. Robimy to wszystko sensownie i logicznie. Zobaczymy, ile waży wąż. Ile może ważyć wąż? Dobra. Okej, jeszcze jedyneczkę bym poprosił. Trochę wyszła poza ten. Okej. Czyli tu jest 3, tu jest 6, 5, 5, 3, czyli 2. Dobra, czyli woda waży 2. Tak jest. Mamy teraz Jackal-headed lead. Proszę bardzo. Okej. Dobra, bierzemy. I mamy chyba wszystkie głowy? Teraz tu porozstawiamy je. Dobra, mamy głowę. Ile nam zostało czasu, żeby to zrobić w czasie? 3 minuty. Nie. Ja nie będę się spieszył. Ja to lubię sobie tak po prostu pokminić. No dobra, czyli co? Każdy element ciała jest przypisane do jednej głowy. Nie mamy jeszcze wszystkich głów, ale mamy jeszcze tutaj Anubisa. To jeszcze mamy jakby... Czekaj, to jest serce! Gdzie ja to serce? Tu jest serce, nie? Mam mu dać serce może? A tu jest jakaś notatka. Dobra, zoom. Zobaczmy, co on chce. O kurczę, I have stumbled upon these mummification jars, as I understand they represent 4 sons of Horus. 4 synów Horusa. Okej, okay, czyli tak, rozumiem, chodzi o obrońców, czyli płuca były strzeżone przez Hapi, baboon-headed god representing the north, czyli musimy znaleźć jakiegoś małpę, tu mamy jackal-headed god, tu mamy szakala, wschód, duamutef, żołądek, imsety, human-headed god, południe, i mamy liver. No właśnie, południe, dlatego mamy kompas. Wszystko rozumiem. And lastly, indensings. Okej, to jest coś, co na pewno chcę przypiąć. Chcę, żeby to było przypięte, żebyśmy to widzieli mniej więcej obok. Dobra. I teraz tak, czyli mamy zabawę z ustawieniem również kierunków. Podoba mi się. Ale gdzieś jeszcze musi być jeden... Już myślałem, że odkryłem ten token, ale nie. A kontrol też kucanie jest. Dobra, słuchajcie, a co to jest tu? To możemy to ale nie możemy tego w żaden sposób otworzyć. Jeszcze klucza nam brakuje, kurczę. Co żeśmy pominęli? Znaczy tak, ja to jeszcze muszę mu coś włożyć do ręki. Coś jeszcze gdzieś pominąłem? Jakąś zagadkę? Okej. Coś tu jeszcze gdzieś pominąłem, skoro... Może niektóre wskazówki kryją się w tych scrollach? Chociaż ta wygląda na... Na klasyczną. Wygląda, żeby to było to samo. Natomiast są różne scrolle tutaj, nie? A dobra, słuchajcie. A nie, to zrobiliśmy tę zagadkę. Tak, zagadka z tym jest zrobiona. Tutaj jakby jest już pozametańsko. Co nam jeszcze zostało? No zostało nam zdobycie tego, żeby Anubis dał nam prawdopodobnie ostatnią głowę. Ostatnią część. Są dość podpowiedzi w razie czego. Bo brakuje mi jeszcze jednej głowy. Znaczy brakuje mi czegoś, żeby dać jemu, a żeby on nam dał ostatnią część. Teraz pytanie brzmi, gdzie to leży? Które ja zagadki jeszcze nie zrobiłem? To zrobiliśmy. To zrobiliśmy z wagą, chociaż jeszcze zobaczę, co tu jest pokazane. Nie no, to są tylko jakieś... Chociaż nie mam pojęcia, czy to może mieć znaczenie, czy nie. Ale nie ma key item, więc to nie jest wskazówka. Więc kurczę, może jeszcze... A może łomem da się to otworzyć? Kto wie? Coś jeszcze może łomem da się zrobić. Tu widzę, że tak fajnie jest czasami pomyślane, że można coś pokombinować. Znaczy mam jeszcze jedną skrzynkę, ale ona jest jakby niedostępna, tak? Więc chyba tamtej skrzynki da się otworzyć. A jakby się dało tamtą skrzynkę otworzyć? No nie wiem. Czekajcie, może zrobimy tak, że ja to po prostu poprzesuwam wszystko. Może da się podnieść tę skrzynkę? No nie da się. Nie, nie da się. Więc pytanie brzmi... Gdzie coś pominąłem? O Jezu!
Dobra, ile krzyczeliście do ekranu? Pewnie bardzo długo. Przecież ja mam ten klucz od bardzo dawna. O Jezu. Dopiero teraz zobaczyłem na to, co mam w inwentarzu. Ojej, oj, znowu mamy zobacz. Dobra, jest. Jest babun. Dobra, wszystko się zgadza. Przepraszam was bardzo za moją ślepotę. Kompletnie zapomniałem spojrzeć, co ja mam jeszcze tutaj. Dobra, na razie kulki odłożę, żeby mi nie przeszkadzało, żeby rzeczy, które są już ważne, znaczy, które są nieważne, żeby były położone gdzieś obok. Idź mi stąd. Cyk. No i są też monety, ale to nie jest nam potrzebne. Gdybyśmy chcieli, to możemy sobie napić się z kielicha. A zobaczmy, czy kielich nie ma czegoś w środku. Ło, jaki brudny. Fujka. To jest egipską plagę ma w środku. Nie chcę. Dobra, słuchajcie, czyli tak, bierzemy kompas. I teraz tak, na początku postaramy się ułożyć. Tutaj jest północ. To jest północ, tak? Więc skoro to jest północ, to na północy... dobra, na północy mają być płuca. Okej, czy mogę to w ogóle przypiąć, ten kompas? Może tak położę, będę wiedział, że to jest północ. Zresztą ja wiem, że to jest północ. Dobra, czyli tak. Płuca na północy. Syk. Dobra, na wschodzie jest żołądek. Pyk. Na południu jest wątroba. O. A i na zachodzie jest tak. Słuchaj, to jest Falcon Head. Dobra, czyli to. Tu. Babun na płucach. Tutaj mamy głowę Sfinksa. Co to jest w ogóle? Human Headed. To na... To i szakal tu. Cyk. I mamy pióro. Możemy pióro dać tobie. Wygląda jak pióro. I co? I jest. Co prawda wiecie, musimy zrobić w 15 minut, żeby zdobyć puchar, więc trzeba by na nowo zagrać i jeszcze raz spróbować, tak? Gdybyście chcieli zdobyć puchar, stay, ile mi zostało, no nie wiem ile czasu mi zajęło, to było pokazane w ogóle? No wiem, że nie mam nagrody za przejście w 15 minut, ale no to jest fajne w sumie, jest taki, jest taka delikatna presja czasu, muszę przyznać. I to jest w sumie nie głupie, no teraz w sumie jak już wiemy co trzeba robić, to poszłoby na pewno sprawniej, tak? Zamiast nie skupiać się na szukaniu tokenów, szybko zrobić, no to na pewno gdybym drugi raz grał, to spokojnie bym zdobył. Tylko, że no, wiecie co, ale możemy zobaczyć jedną rzecz. Wyjdziemy, robimy next episode, niech będzie Gold Chamber, zobaczymy jak to wygląda, bo dzisiaj nie będziemy tego robić, bo to widzicie 15 minut na jeden pokój, ale możemy zobaczyć jak to wygląda. Mamy jakiś kill-off, mamy fajną jakąś skrzynkę, dużo jakichś, kurczę, ornamentów, no to jest 100% zabawka logiczna. Tu mam jakiś notatniczek. Zawsze można poprosić o jakąś podpowiedź i proszę bardzo, czas leci. To jest fajne. Co to robi, jak przesunę? Aha, mogę to ustawić w ogóle na jakąś wysokość. O, to też jest ciekawe. Dobra, ale teraz tak, gdybyśmy weszli do menu, już można zobaczyć, ile mam tokenów. I teraz tak, to jest po prostu zrobione. Teraz jakbym chciał jeszcze raz wejść do Chamber of the Dead, zagrać play, jestem ciekaw po prostu, czy gra ma randomizację. Bo to jest dla mnie teraz takie pytanie. Czy to mi się randomizuje? Widzę, że... No tu układ jest taki sam. Szybciutko patrzę. Więc to wystarczy... Wiecie co? To nawet... To tak jest trochę bez sensu, tak? Bo jeżeli to nie jest randomizowane, no to bardzo łatwo po prostu zapamiętać rozwiązanie i po prostu wszystko wklikać na szybko. Tu nie pamiętam. To był to, to i chyba lew. Proszę bardzo. I już mamy pierwszą głowę. Nie? Więc jakby... No... Rozwiązywanie tego na czas, jakby nagroda za to nie ma sensu. W sensie, no jak już się zna odpowiedź, nie trzeba rozwiązywać zagadek, wystarczy wpisywać i wklepywać, nie? To znaczy, no, to zależy jak podchodzicie do takich wyzwań. Natomiast nie znalazłem wszystkich tokenów, nie wiem, one są naprawdę czasami skubańsko pochowane. Ale to już jest taka, wiecie, zabawa na zasadzie, no trzeba sobie wszystko obejrzeć, trzeba sobie zajrzeć i tak dalej. Tu mamy jeszcze, proszę bardzo, ten steampunk DLC, co wyszło nowe, także proszę bardzo. Ja w ogóle uwielbiam te klimaty steampunkowe. Ja bym z chęcią zobaczył jeden z takich poziomów, ale zobaczcie, my mamy dopiero, zrobiliśmy dzisiaj 2 z 5. Mamy jeszcze, zobaczcie, kosmiczne poziomy, jakaś rezydencja, mamy jakąś Omega Corporation, mamy też coś ekstra, Santa's Workshop i Cutscene Time, czyli ich poprzednia gra, proszę bardzo. No i jest też Steampunk DLC, który tam kosztuje, nie wiem, 16 zł, 17 zł, delczek z 4 nowymi pokojami, więc wygląda to spoko. Więc szanowni państwo, szybko rzucimy okiem na to, jak wygląda zabawa w workshop. Także tu mam w ogóle tutorial rooms, ale to jest uczenie nas, jak w ogóle tworzyć, jak budować
pokoje, swoje własne, tak? Czy mamy nawet tutorial interaktywny. Są, widzicie, również Daily Picks, mamy jakieś challenge, tutaj był Build a Room 2, czyli jakiś tam konkurs. O, the Parable of Stanbert? One player only, proszę bardzo. Tak, bo można grać w te pokoje na wiele osób, także jest podział ról, coś tam się znajduje, można rozmawiać na tej ze sobą na temat różnych rzeczy. Wydaje mi się, to fajne rzeczywiście, żeby z kimś coś rozwiązywać. Tak na pewno byłoby wtedy to szybsze. The Hyper Adventure, czyli nawiązanie do portalu, proszę bardzo. Vase Breaker. To wygląda trochę jak The Room. Escape Sim, Developer Simulator, okej. Okay. Natomiast bardzo mi się podoba. No jestem ciekaw, jak The Parable of Stanbert, bo wiem, że to chyba był jakiś taki temat na budowę pokoju, który jest związany z grami ogólnie, z gamingiem. Więc to byłoby ciekawe, żeby zobaczyć, jak to by wyglądało. A więc można sobie to też zobaczyć. Widzicie, są różne takie jeszcze tutaj. Najlepsze cztery wybierają pokoje na z workshopa na miesiąc. Jeszcze nie ma majowych, a mamy już w sumie czerwiec, ale może wybiorą. Także no fajnie, fajnie. Moje pokoje, community rooms to są te, które dodamy oczywiście z pozycji workshopu i one się nam tutaj pojawią. No i możemy też swój stworzyć, tak? I zobaczymy, szybko wam pokażę i też sobie też zobaczę, jak wygląda tworzenie. No i proszę bardzo, mamy sobie jakiś pokój, tak? I możemy go potem sobie testować. Możemy oczywiście dowolnie kamerą się poruszać po tym pokoju, żeby zobaczyć, jak wygląda wszystko dookoła, tak? Tylko muszę trzymać przycisk myszy. O, jak wygląda sufit, możemy, zobaczcie, wszystko zmienić jakiś... Możemy zmienić na przykład, no i tu widzę, że są tutaj... Że co, mamy tutaj alchemika, Halloween, board game, o! Board game, to ciekawe. A, to jest set, zobaczcie, związany z grami planszowymi. No spoko. Czy bardzo można to jakoś układać? Może nawet kostki z odpowiednimi literami, żeby jakieś słowo powstało? Mamy karty, mamy pionki, jakoś, żeby położyć pewnie odpowiednio figury w odpowiednich miejscach. Omega, tak? Czyli można by na przykład zmienić sobie cały ten... O! Dobra, no to nie do końca o to chodziło, tak? Ale... Ale to trzeba się jakby ogólnie ogarnąć, co tu jest. Ja bym pewnie jakiś zgliczowany pokój zrobił. Omega Door. Okej, to są drzwi prawnie wyjściowe z danego pokoju, więc można sobie zainstalować drzwi, prawda, i tutaj kombinować. Można od razu zagrać w nasz pokój i dzień dobry. Leży kluczyk, kładam, otwieram i coś się tam dzieje. W sensie nic się nie dzieje, bo drzwi wchodzą w ścianę. Ale jak widzicie, już można sobie zagrać, tak? Od samego początku. Testować, jakie są możliwości. I tutaj widzę, że rzeczywiście z settingów jest trochę... O, średniowieczny nawet setting jest. O kurka. Podoba mi się. Tylko no, jedyne no co jest ważne rzeczywiście, to jak sami widzicie, że są jakby ograniczone możliwości. To chyba są ostatnio ustawione rzeczy. Są ograniczone jakby możliwości, ograniczone obiekty, więc jakby trzeba manipulować i kombinować, jeśli chodzi o zagadki. O, na przykład mamy skrzynkę. Ło, stawmy sobie skrzynię. Tylko teraz pytanie brzmi, a i tu jest klucz. Cyk. Przyjęliśmy sobie klucz, jakbyśmy teraz zagrali, to prawdopodobnie można podnieść ten klucz. A, tylko te... Okej, ta skrzynia... A, tu też są jakieś tam. To jest klucz. Tutaj pasuje i wszystko super, ale tutaj mamy... No właśnie. Czy ta skrzynia nie ma... Okej. Ta skrzynia nie ma w ogóle w środku... O, mogę wziąć? Mogę rzucić? Ale się nie złamała. Nie ma nic w środku, więc prawdopodobnie jakoś da się... Zakładam, że jakoś da się otwierać. O, proszę bardzo, zobaczcie, to jest opcji. Name, export name, script variable name, gdybyśmy chcieli jakieś skrypty pisać. Scale. Można zmieniać... O, kurczę. Świetnie to wygląda, nie? Ekstra. Moglibyśmy zgliczować całkowicie ten pokój. Mogę wpisywać jedynkę? Mogę, super. Is obstacle, czyli czy jest przeszkodą. Behavior, button, edit waypoint, is sticky, czy coś może przylepiać do czegoś. Duration, może chodzi o animację, tak? Textures, okej, mamy jakąś teksturę, można to pomalować. Ło, kurczę, można malować. Tylko czemu to się tak odbija? Bo pewnie jest jakoś... Woo! Taka pewnie jest tekstura, że można by to pomalować i na przykład zmienić kolor tej naszej cudownej skrzynki. I to już jest żółta skrzynka, proszę bardzo. Pomalowaliśmy właśnie jej save. Proszę bardzo. Można? Pomalowaliśmy skrzynce główne wielczko. Także no, można się pobawić.
Można pokombinować. Tu mamy kluczy. Ktoś ma jakieś opcje. Jest parent. Napisane, do czego ten klucz jest. Do kogo ten klucz należy. No i widzę, że mamy tutaj dużo opcji, tak? Tutaj mamy children, proszę bardzo. Czyli mamy też jakby elementy powiązane. O Jezu, przepraszam bardzo. Elementy powiązane. Behavior. Może być też jakiś dial, turnable. Można to obracać. Można to jakoś powiększać. Można to przesuwać. Tak? Dać jakimś jakieś konkretne zachowanie. Jest static, pickable, draggable. Czyli mogę na przykład dać draggable. Item importance. A, i teraz mogę nadać temu przedmiotowi jakąś wagę, że może być to kluczowy przedmiot, ale może być to hint, prawda? Okej. Okay. No i teraz mogłoby to działać w taki sposób, żebyśmy pewnie chcieli to sprawdzić. To teraz mogę prawdopodobnie przesuwać, tak? O. O, proszę bardzo. Tu mogę otwierać, ale dół mogę przesuwać, więc nadajemy takie rzeczywiście fajne, uproszczone mechanizmy, które mogą nam dać całkiem fajne efekty. I można sobie wspólnie zaplanować i wykombinować, jak ma wyglądać taki pokój. Tak? Można by też jakoś... O, widzicie tutaj. Można dodawać kolejne pokoje, proszę bardzo. O, już pokój jest szerszy. Walls. To jest, rozumiem, że jakiś adventure wall floor. Aha, i mogę teraz automatycznie zamieniać te... A, widzicie. Automatycznie zamieniam ściany tak globalnie. O, mogę wypaść? Nie mogę wypaść za pokój, okej. Okay. Można coś pewnie wrzucić, żeby było widać. Czyli mogę sobie zrobić na przykład pokój łączony. Mogę wykorzystywać asety różnych pokoi. Jestem ciekaw, czy można wykorzystywać też swoje własne asety. Stworzyć jakiś obiekt w 3D i zaimportować go do gry. Nie wiem. To byłoby ciekawe do sprawdzenia. Można też dokładnie ustawiać. Pickable, draggable, static. Item importance. Można też na przykład przypiąć, że na przykład to jest parent. Confirm. Co to oznacza? Że jak będziemy chcieli prawdopodobnie przypisać ojczulka, parent, znaczy, że... O, nie wiem. Znaczy, czasami parentowanie, w sensie, no wiadomo, że jest... jakiś obiekt jest dzieckiem jednego obiektu, no to takie, wiecie, programowanie obiektowe, czyli, że na przykład właśnie jest połączony, tak jak tutaj, góra jest połączona do dołu skrzyni, więc to może być po prostu istotne z jakiegoś powodu, nie? Więc to jest fajna zabawa. Można sobie kombinować, można sobie tutaj, widzę, zapisać nawet naszą pracę, ale oczywiście ja bym chciał po prostu zrobić discard, tak, nie zapisujemy tego mojego eksperymentu, więc można sobie tworzyć nawet i własne pokoje. To jest taki szybki wzgląd na Escape Simulator, wydaje mi się, żebym chciał zobaczyć chociaż, nie wiem, jakbyście chcieli oglądać, czy chcielibyście zobaczyć, jak przechodzę te wszystkie pokoje na przykład tutaj po kolei, czy liznąć tylko, a w ogóle też mogę wchodzić chyba prawdopodobnie do dowolnego pokoju, nie muszę przechodzić jednego, drugiego, tylko pewnie byłoby sensowne, żeby przechodzić każdy pokój, więc moglibyśmy na przykład poświęcić po jednym odcinku na powiedzmy, że na każdą z tych na każdą z tych zagadek, czyli z każdego jakiegoś tam, powiedzmy, z jakiegoś tematu. Na przykład chętnie bym zobaczył, jak ten Steampunk DLC wygląda, bo to jest najnowsza rzecz. Dajcie znaka w komentarzach, czy to jest w ogóle interesujące dla was? Czy chcielibyście może rzeczywiście popatrzeć, jak ja sobie tutaj projektuję na przykład jakąś prosty pokój, nie? Bo może by się udało coś wymyślić, tylko oczywiście to trzeba by było przejść jakiś tutorial, trzeba by się nauczyć, jak się tworzy te pokoje, jak się robi między nimi zależności, więc to trochę nauki by było, ale czemu nie? Może byłoby to interesujące do oglądania. Albo byśmy na przykład zrobili na streamie wspólny pokój. No nie wiem, no takie na razie mam, takie mam pomysły, żeby zrobić coś innego niż taki standardowy gameplay gameplay po prostu z gry. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. To był Escape Simulator, dziękuję serdecznie, widzimy się za 2 dni i zobaczymy, co dalej z tą grą. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!